Nierwa ma te recenzje, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy serię Laren Heiras, którą wybraliście dosłownie jednym głosem na grupie Nierwa ma te recenzje, do której was serdecznie zapraszam. Laren Heiras jest to marka, która powstała w latach 70. XX wieku w Brazylii, która ma na celu zostanie liderem rynku, do którego będą się porównywały, do których produktów będą się porównywały pozostałe firmy produkujące yerby. Tak jak wspomniałem, marka powstała w Brazylii, mamy więc tutaj do czynienia z yerbą brazylijską. Yerby brazylijskie, dla osób nowych na kanale, wyjaśnię, że w wielkim skrócie charakteryzują się zazwyczaj trawiastymi smakami, takim zielonym kolorem, kwaskowatością i suszeniem w technologii bez użycia dymu. Yerby brazylijskie są podstawą wszelkiego rodzaju mieszanek typu mate green i również są wykorzystywane do produkcji chimarrão, czyli takiej bardzo drobno zmielonej yerby, którą jeśli jesteście początkujący, no to droga do tej chimarrão jeszcze przed wami bardzo, bardzo daleka. Najpewniej spotkaliście się właśnie z yerbą brazylijską, kupując swoją pierwszą yerbę właśnie mate green, z tego względu, że one są bez pyłu, więc nadają się do picia również dla osób początkujących. Jednak przechodząc do rzeczy, mamy tutaj do czynienia dzisiaj z Laren Heiras w wersji Terere Curupira, którą wybrałem na pierwszą recenzję z tego względu, że bardzo podoba mi się opakowanie tego Terere Curupira. Znajdziecie je na kanale, na Facebooku, zdjęcia tego opakowania. Co ciekawe, ten napis Curupira czy chociażby Terere jest wytłoczony, jest 3D, co jeszcze fajniej jakby prezentuje tą paczkę. No i cała historia zbudowana na podstawie właśnie Curupi. Curupi w wersji paragwajskiej, tak jak kiedyś wspominałem na kanale, jest zazwyczaj opisywane jako bóstwo z bardzo długim penisem, który obwiązywał sobie dookoła pasa, którym zapłaniał Indianki, czym tłumaczono takie ciąże pozamałżeńskie czy też poza związkami. W wersji brazylijskiej Curupira jest duchem lasu, pilnującym właśnie drzew, pozostałych roślin i zwierząt, który za pomocą dźwięków i gwizdów wyprowadzał w pole zarówno myśliwych, jak i rolników chcących gdzieś tam wykarczować jakieś drzewo czy jakieś poletko pod uprawy. Co ciekawe, Curupira, tak jak widać na obrazku, i to zdjęcie również znajdziecie na Facebooku, posiada stopy odwrócone w drugą stronę, dzięki czemu jeśli ktoś go chciał wyśledzić, no to podążał w przeciwną stronę niż podążał Curupira. Duchy dżungli amazońskie, można powiedzieć, są bardzo powszechne w tych legendach brazylijskich. Niektórzy Indianie mówią, że właśnie po śmierci duchy osób, które zmarły, chodzą po dżungli i można dostać chociażby od nich pałką w łeb. To tyle takich ciekawostek, jeśli chodzi o właśnie folklor. Mamy tutaj z boku, tak jak już pokazałem, Curupirę. Z drugiego boku mamy kod kreskowy wraz z informacjami, skąd pochodzi ta yerba. I co ciekawe, ten kod kreskowy, jak się przyjrzycie na zdjęciu, jest bardzo fajnie wykończony. To mi się również bardzo podoba. Tutaj jest dbałość o szczegóły tego opakowania. Hashtag Alegitima z przodu opakowania oznacza szczęśliwy, natomiast Alta Qualidade Premium oznacza wysoka jakość po prostu. Z tyłu mamy również przepis, jak tą yerbę przygotować, jak ją przechowywać, czyli z dala od słońca, i przygotowywać z lodem. Oczywiście tą yerbę piłem zarówno w wersji Terere, jak i w wersji zwykłej. Dzisiaj dosłownie do recenzji będę pił ją w wersji Terere i opowiem o różnicach w smaku, ponieważ jest to bardzo ciekawa yerba. Jeśli chodzi o opakowanie, nic więcej nie pozostaje nam do oceny. W środku znajdziemy niestety, ale plastikowy, celofanowy worek, tej jak są zazwyczaj pakowane yerby paragwajskie. To rozwiązanie bardzo mi przypomina chociażby Campesino. No i jeszcze nie powiedziałem najważniejszym, czyli o składzie. Mięta i boldo wraz z olejkiem miętowym naturalnym. No wiadomo, no i podstawą jest ostrojszy paragwajski, schodzi w skład tej mieszanki Terere Curupira. No i właśnie w zapachu
Yerba przede wszystkim pachnie miętą. Nie czuć tutaj ani zapachów boldo, ani za bardzo nie wyczuwam też zapachu samego ostokrzewu paragwajskiego. Pachnie troszeczkę miętą i nie wiem, czy to jest przez ten worek, ale pachnie miętą i basenem. Nie chcę powiedzieć, że jest to zapach chloru, ale jest to zapach mięty i basenu. Dość dziwny, muszę przyznać, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, a później oczywiście zobaczymy, jak to będzie smakowało. Obejrzyjmy, jak wygląda kompozycja Laranjeiras do Terere. Kompozycja, jak wspominałem, dość popularna, szczególnie w Paragwaju. Mięta i boldo, podstawowe zioła do przygotowywania Terere. Yerby do Terere charakteryzują się dużą zawartością patyczków, co już z pewnością widzicie, że tych patyczków tutaj jest dość sporo. Często mają one również nieregularnej wielkości listki, a listki zazwyczaj są albo duże, jak ma to miejsce w przypadku Argentynek, albo bardzo drobno pocięte i niemalże zmielone, jak ma to miejsce w przypadku Paragwajek. Tutaj mamy do czynienia z yerbą brazylijską, przeznaczoną do Terere, i widzimy tutaj na pewno cechę łączącą ją z pozostałymi gatunkami yerb do Terere, czyli bardzo duża ilość patyczków, tak jak tutaj widzicie. Kiedy otwierałem to opakowanie, to na samej górze były niemalże same patyczki. I przez pierwsze takie jakby no próby picia czułem niemalże taki drewniany, że posmak, taki no nie był to zbyt intensywny smak. Później w opakowaniu już się ujawniło więcej tych listków, no i to jak widzicie, no jest to taka typowa yerba do Terere. Gdybym ją dostał w takiej formie jako zwykła yerba standardowa, to z pewnością bym powiedział, że ten stosunek patyczków do listków jest zdecydowanie zbyt duży. Nie wiem nawet, czy to by się kwalifikowało jako elaborada, która powinna zawierać w swoim składzie do 30% patyczków. Tutaj tych patyczków mam naprawdę sporo. Mają one ułatwić między innymi właśnie picie. Natomiast jeśli chodzi o same listki i zioła, są one tutaj tak drobno pocięte, że nie wyszczególnie tutaj ani boldo, ani mięty, ani oddzielnie ostokrzewu paragwajskiego. Jest to w miarę drobno pocięte z czasem jakimś większym listkiem. Natomiast no, ta yerba jest bardzo nieregularna, tak jak widzicie pod względem swojej gramatury. Tylko to, co można powiedzieć, no to patyczki, że jest ich dużo, bo patyczki nawet i wielkość jest nieustandaryzowana. Tutaj postaram się Wam znaleźć, o tak jak widzicie, mamy krótkie, niemalże pół centymetrowe kawałki w stosunku do tak półtora może centymetrowego kawałka, czy też z pełnego 1 centymetra, więc nawet patyczki są dość nieregularne, no i tak jak widzicie, same listki też są dość nieregularne. No mówiąc szczerze, ja wolę takie yerby ustandaryzowane, które mają na przykład dużą ilość patyczków, ale te listki również są pocięte w równy sposób. Każdy listek powinien być dla mnie pocięty tak samo i wtedy takie yerby mi się podobają. No ta yerba z wyglądu nie robi jakiegoś szału, przez tą dużą ilość patyczków wydaje się ona dość jasna. Zobaczymy w takim razie, jak będzie to smakowało. Najważniejsze, że nie ma żadnych przebarwień czerwonych. No tak jak mówię, no jest to dość jasna yerba. No i wygląda na to, że tych samego ostokrzewu paragwajskiego tutaj jest mało. Tak jak widzieliście, yerba ma swoją specyfikę, ma bardzo dużo patyczków. Z wyglądu nie przypomina typowej brazyliki, ponieważ również to, o czym wspominałem na początku, czyli że yerby te są zazwyczaj zielone, no to tutaj ta brazylika jest dość blada. Wynika to prawdopodobnie chociażby z tej dużej ilości patyczków, jednak teraz przejdźmy nie do wyglądu, a do oceny smaku. Tak jak wspominałem, yerbę tą piłem zarówno na ciepło, jak i w formie terere. Jest to jedna z takich mieszanek do terere, którą właściwie powinniśmy pić tylko i wyłącznie w formie terere. Każdą yerbę możecie pić na dwa sposoby. To zależy tylko i wyłącznie od Was i od Waszych preferencji smakowych. Natomiast tą terere Curupira sugerowałbym kupić tylko i wyłącznie, kiedy zamierzacie ją pić rzeczywiście w formie terere i jesteście fanami po prostu tej yerby na zimno. Dlaczego? Zalewana na ciepło jest ona po prostu średnia i nijaka. Na początku jest ona po prostu
kwaśna, nie tyle co kwaskowata, co jest po prostu pierwsze, drugie zalanie jest kwaśne. Później mamy do czynienia po prostu z miętą i szybko ta mięta się wyparza. Bol dodaje tylko taki troszeczkę gorzkawy posmak, samego sokrzewu paragwajskiego za bardzo nie czuć. Według mnie do picia na ciepło w tej mieszance jest zbyt dużo patyczków, a zbyt mało listków samego ostrokrzewu paragwajskiego. W przypadku picia yerby w formie terere, kiedy niekoniecznie zależy Wam na intensywnym smaku ostrokrzewu paragwajskiego, a po prostu poszukujecie jakiejś alternatywy dla napojów chłodzących, no to ta yerba będzie ok. Z tego względu, że dominuje tutaj przede wszystkim smak mięty, który jest przełamany gorzkim smakiem boldo i ostrokrzewem paragwajskim. Przez takie naczynko możecie przelać ponad litr wody zimnej, natomiast ciepłej to przypuszczam, że około 600 ml i raczej będziecie chcieli zmienić susz. W formie na zimno, no yerba jest dobra, ona chłodzi, jest orzeźwiająca, ale piłem lepsze mieszanki do terere. Dla kogo będzie ta yerba idealna? Jeśli na przykład próbowaliście pacharito, menta i boldo i pacharito było dla Was zbyt mocne, to ta mieszanka będzie zdecydowanie dla Was, ponieważ jest takie pacharito podzielone przez powiedzmy pół. Jeśli piliście pacharito i piliście je w formie terere i było dla Was ono odpowiednio mocne, to ta mieszanka będzie dla Was zbyt słaba. To terere Krupira będzie bardzo dobre właśnie na ciepłe dni, kiedy nie tyle co będziecie poszukiwali pobudzenia, a odświeżenia. Będzie ona dobra również ze względu na to, że zawiera taką mniejszą jednak ilość tych patyczków ostrokrzewu paragwajskiego, który jednak odwadnia. No i w przypadku upału, kiedy będzie Wam zależało tylko i wyłącznie jakby na smaku, no to ta mieszanka będzie idealna. Czyli podsumowując, terere Krupira bardzo dobra w momencie, kiedy chcecie się odświeżyć i poszukujecie alternatywy dla napojów chłodzących. Natomiast nie spełni ona Waszych oczekiwań w przypadku, kiedy poszukujecie mocnej, aromatycznej yerby z dodatkiem boldo i z dodatkiem mięty, których procent niestety w zawartości tej mieszanki nie został podany przez producenta ani na opakowaniu, ani na jego stronie. Będzie ona również bardzo dobra właśnie w lato z tego względu, że troszeczkę może mniej odwadniać niż standardowe yerby. Moja ogólna ocena, no to podoba mi się opakowanie, ale sama zawartość nie jest niczym specjalnym, w związku z czym jakoś do tej yerby nie będę tęsknił. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku rzeczywiście pojawi się coś nowego, ponieważ będę pił Laranjeiras Kids w wersji limitowaną. Jeden z Was już pisał, że jest ona bardzo dobra. Mam nadzieję, że jest taka, ponieważ bardzo jestem ciekawy jej smaku. Jej opakowanie również do mnie przemawia. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj tak jak tutaj, że opakowanie jest rzeczywiście świetnie zrobione. Tutaj grafik rzeczywiście się wykazał. Natomiast sama zawartość, no i powiedzmy sobie szczerze, jest średnia. Jeśli miałbym wybrać jakąś yerbę do terere o smaku mięty i boldo, no to nie zdecydowałbym się raczej na Laranjeiras. Może bym się pokusił o wymieszanie może troszeczkę pacharito pół na pół z amandą hierbas. Więc no, jestem ciekawy, czy próbowaliście na przykład takie mieszanki, ponieważ dla mnie na przykład pacharito jest zbyt mocne. Natomiast Amanda con Hierbas jest jedną z lepszych mieszanek ziołowych, jaką piłem i znajdowała się ona w poprzednim top, jeśli dobrze pamiętam. Terere Krupira no nie urzekła mnie niczym i na pewno się nie znajdzie w przyszłorocznym top. To tyle, w kolejnym odcinku tutaj wspomniałem Laranjeiras Kids. Dzięki, do zobaczenia, cześć! To chciałbym Cię zachęcić po prostu do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę i polajkowania fanpage'a na Facebooku. Te informacje dają mi po prostu informację zwrotną, że mój kanał Ci się podoba i to co robię jest dla Ciebie wartościowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z yerbą, zadaj je pod tym filmikiem lub napisz do mnie na fanpage'u na Facebooku. Cześć!